Podobno w środę widziany był list na terenie wsi. Czy może Pani coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, idąc rano w środę zauważyłam koło starej biblioteki lisa. Stał z boku, później jak mnie zobaczył, wyszedł tak bardziej troszeczkę na środek. Nie bał się, nie uciekał, był osowiały, taki spokojny, ale jednocześnie jak zobaczył człowieka, no to szedł w jego stronę. Przestraszył troszkę? Przestraszył troszeczkę mnie. Przestraszył mnie troszeczkę. W ogóle już nie szłam tamtą stroną. Przeszłam drugą stroną, nie patrząc na niego. Bałam się, że zrobi albo krzywdę mi, albo dziecku. Co się z nim później stało? Słyszałam, że zostało zgłoszone to do szkoły. Wiem, że pan Jarek poszedł zobaczyć, co się tam dzieje. I zostało to chyba zgłoszone odpowiednim instytucjom. Ktoś na pewno przyjechał i zabrał go. Wiem, że pan Jarek do worka go włożył. No i ktoś przyjechał go zabrać. Do klatki. Do klatki. No, na początku wiem, że był w worku, ale on przegryzł ten worek. I podejrzewam, że później właśnie pan Jarek chyba do klatki go włożył. Czy to był jeden list, czy więcej? Tak, to był jeden lis. Do tej pory jeszcze nie spotkałam się, żeby po wiosce chodził lis. To był pierwszy raz. Niecodzienny. Niecodzienny. Niecodzienny widok. Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Podobno w środę na terenie naszej miejscowości ludzie spotkali lisa. Czy może pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak. Ten lis był tutaj na naszym terenie, praktycznie na terenie szkoły. Zgłosiły to panie, które przychodzą po dzieci, po odbiór dzieci tutaj naszych z tych. Zgłosiły właśnie, że gdzieś tutaj w okolicy szkoły kręci się lis jakiś. No a jak się kręci lis taki, to wiadomo, że albo chory, albo no coś mu jest, bo lis nie podchodzi. Także podeszłem, sprawdziłem i faktycznie koło boiska szkolnego był przy ogrodzeniu lis. A jak podeszłem pod niego bliżej, stwierdziłem, że on faktycznie jest jakiś chory, coś mu tam chyba dolega. Podeszłem do pani dyrektor i zgłosiliśmy to do naszych władz tutaj, że taka i taka sytuacja jest. Także urząd gminy gdzieś powiadomił tam kogoś i przyjechał pan Breś, który tam chyba jest w jakimś kole łowieckim czy coś, który zna się po prostu na takich no takich rzeczach, zwierzęta te dzikie czy coś. I przyjechał i stwierdził, tak powiedział, że prawdopodobnie to jest wścieklizna. No i prosił mnie, żebym przypilnował go, on zaraz przyjedzie, przywiezie klatkę taką specjalną, że spróbujemy go zapakować do tej klatki. No i gdy pan Breś pojechał, to ja jeszcze spróbowałem mu założyć linkę na szyję, żeby nie uciekł, bo mówię, odejdzie i będziemy go szukać później znowu po wiosce. Ale gdy mu założyłem tą linkę, to on po prostu przegryzł ją. Śmieszne takie to było i tego. I za chwilę pan Breś przyjechał i ten lis już był taki jakiś zmęczony, czy może to już taka choroba była, że on już próbował usypiać. Także nie mieliśmy trudności z zapakowaniem go do tej klatki. No i także zapakowaliśmy go, pan Breś go zabrał prawdopodobnie gdzieś tam do weterynarii, czy gdzie, że tam do jakichś może w celu badań, nie wiem. Także zabrał stąd, a on prawdopodobnie jeszcze chodził po wiosce tutaj, był gdzieś koło ośrodka zdrowia, gdzieś tu tak się kręcił. No i także, że no tyle. Dziękuję. Proszę.